Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Nasze państwo wybrało w przetargach firmy będące wykonawcami dróg i autostrad. Tym samym dało im prawo do zatrudniania podwykonawców, którzy to wybudowali te drogi i dzisiaj wszyscy możemy się nimi cieszyć, cieszy się nimi rząd, chwali się swoim sukcesem, podczas gdy małe polskie firmy, często rodzinne, zatrudniające po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, są doprowadzone na skraj bankructwa i de facto to właśnie te małe firmy wybudowały dla naszego państwa te autostrady, zasponsorowały te autostrady, wybudowały z własnych oszczędności, z własnych pożyczek i dzisiaj jeszcze to państwo, które wykorzystało te firmy i korzysta z ich wkładu i pracy, dzisiaj jeszcze to nasze państwo gnębi te firmy, ściągając, blokując konta z tytułu niezapłaconych podatków, VAT-u, od należności, których te firmy nie dostały. Ja rozumiem, że tu mleko już się wylało, sprawa jest zakończona, my tworzymy kolejne rozwiązania ustawowe pod sprawy, które zostały już dawno, się zdarzyły. Czy Ministerstwo i Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dzisiejszych umowach, które są zawierane na przyszłość, poczyniła jakieś zmiany, aby do podobnych do tej sytuacji w przyszłości nie było? Jak się podpisuje kontrakty dzisiaj z nowymi wykonawcami? Dziękuję.